Oje, kula leci, leci i trafia w cel. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, mówię dla was JB Dark i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Let's Play Max Payne 3. Jest to 8 odcinek i tutaj tutaj po prostu się zamknę. Ach, te wspomnienia rzeczywiście. Excuse me, Max Payne? Somehow I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. No, i się zaczyna. A tutaj jesteś. Dobra. Jak widzicie, ktoś na nas napadł, na naszym... Czekajcie, sobie zbierzemy tutaj broń. Jaką mamy w ogóle? Mamy to. Możemy sobie zabrać chyba dwa, tak? Tak, dokładnie. No i tak, witam was w 8 odcinku, że tak oficjalnie. Jak widzieliście, to jest grup rodziny Maxa. Jak widzicie, Payne nazwisko. Jest Michelle oraz Rose, czyli jego córeczka, która została też zabita w pierwszej części Maxa Payne'a. No i tutaj, jak widzicie, zostaliśmy napadnięci przez jakichś zbirów. Nie wiem, co to w ogóle jest. Musimy chyba teraz odnaleźć Passosa. Tak mi się przynajmniej wydaje. A ty, kurde, za chwilę się... Fuck. A tutaj mam pięć aż tego. Kurde, ciężko jest rozwalić. Jak? On tutaj jest... Skąd on się tu wziął? Dobra, dawaj. Jezu, jak oni się wystawiają. Kurde, nie widzę... O, oh jest, slow motion. Dawno tego nie robiłem. Dobra. Jednak uwielbiam to slow motion w Maxie Payne. No i zbliżamy się już do takiego odcinka... Znaczy, to jest retrospekcja. To jak już zdążyliście zauważyć, jest to retrospekcja, w której Max przeniósł się po zabiciu Fabiany. Niestety był to dla nas nieszczęśliwy... Nieszczęśliwe zdarzenie, no ale naprawdę mnie zszokowało. Mnie takie zakończenie fabuły, znaczy nie zakończenie odcinka, naprawdę zszokowało. Myślałem, że nie będzie tutaj żadnych ofiar, ale jednak się rozczarowałem. I okazało się naprawdę zaskakujące. Pięknie! Oho, dobry, ja dostał. No i nie trafił, biedactwo. No i niestety właśnie tak to się skończyło, przez to właśnie Max Payne jeszcze bardziej pogrążył się w smutku i... no i on się obwinia, że to jest jego wina. No, tak więc tutaj... Wow, granaty rzucają, co to jest? Co to było, granatami rzucają czy co? Granatnikami, oh fuck. Dobra, swojego zabił. Idiota. Tam jeszcze jest cholera. Mordę. Troszeczkę oberwaliśmy. Ała, ała, ała. Zabiję go, zabiję go. I jeszcze będzie headshot. Za to uwielbiam tę grę, naprawdę. Jest genialna. Ale już widzę, zużyliśmy dwa painkillersy, co jest naprawdę przeszkodą. Że tutaj będzie coś trudnego. A, tak myślałem, że się skryjesz. Tam jest jeszcze jeden. Byś Passos trochę pomógł. Dobra, chodź, idziemy, Passos. To nie ma sensu, chociaż tutaj może być jakaś złota broń. Bo wiem, że tutaj właśnie są też ukryte zbroje. Znaczy zbroje, Boże, co ja gadam? Są ukryte bronie. I widzę tutaj, widzę, że tutaj jest... Uzi. I się na pewno przyda Uzi.
jest o wiele lepszy od pistęczy. Jeżeli chodzi... Czekaj. Wezmę go, tak. O, pięknie, dobra. Jeszcze walnął w tego. Jeszcze jakby żył, to bym się wkurzył, naprawdę. Dobra, jakoś jak dziwnie gadam w tym odcinku, nie wiem dlaczego. Jakiś może taki dzień, nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra. Tutaj mi się wydaje, że coś jest podobna misja jak na stadionie, tyle że tutaj musimy się wydostać. A tam, znaczy to samo, musieliśmy uciekać i tak dalej, tyle że fabuła jest troszeczkę inna. Nie tutaj. Jezu, po co oni się tak wystawiają, aż dziwne. Dobra, jakoś tak dziwne si. Jeszcze zbugował Max. A schowaj się. A gdzie jest Passos? A gdzie pa... No, teraz mnie klatkuje jeszcze lepiej. Wow, super. No tak, jasne. Zaczęło mi klatkować, Max Payne jest po prostu już do dupy. Jezu, jacy oni są ciężcy. Naprawdę, to nie jest takie łatwe. No what the fuck? Nie mówcie, że jeszcze żyje, jak oberwał. Jezu. No nie. Kurde, no co za gnoje. Nie, ten odcinek coś mi w ogóle nie idzie. Nie, nie mam mowy. Coś nie mam nastroju, nie wiem. Jakoś tak dziwnie jest. Nie wiem, nie czuję jakoś takiego... Takiej atmosfery nie czuję, szczerze mówiąc. Trzeba tamtego szybko sprzątnąć. Shit, jeszcze tamten się wpierdzieli. Passos. No, dobrze, brawo. A jakoś nierealistycznie trochę takie headshoty z takiej odległości. Jakoś tak dziwnie, ale ja narzekać nie będę. Dobra, idziemy Passos na górę. Byś go pomógł tam na górze, a nie. Dobra, tutaj nikogo nie ma. O, w mordę. Jezus Maria, co jest ze mną dzisiaj? Nie mogę się skupić na grze. Dobra, dwóch oberwało. Jeszcze tutaj jest trzeci. Dobra. Jak to zrobić, żeby teraz nie oberwać? Czekajcie, rzucimy się do przodu. Kurde. Nie, coś dzisiaj nie mam dnia. Nie mam cholernie dnia. Gdzie jest jeszcze jeden? Jeszcze jeden. Gdzie on jest? Skąd on strzela? Stąd. Jeszcze tutaj jest. Dobra. W mordę jeża, what the fuck? Poza punktem bez powrotu 100 razy zażyć środki przeciwbólowe. Aptekarz. Masz siły na bis. Nie mam sił na bis! Nie mam tych, nie mam painkillersów. Dobra, w którą stronę mam się udać? W ogóle tutaj nie ma żadnego tego. Dobra, za Passosem chyba mam iść. Czy gdzie mam iść? Aha, super, mam iść do przodu, a Passos zostanie z tyłu. No gratulacje, naprawdę. O, painkillersy, dobra. No przecież on przed chwilą był za mną. What the fuck? Aha, dostali za nas okup. Znaczy w sensie, chcą oni nas zabić w zamian za kasę, czyli ktoś zlecił nas. Zlecił nasze zabójstwo. Powodzenia na tyle ludzi. Jest tak dziwnie. O, widzę, nieźle sobie i radzi Passos. Aha, odciąga. Yeah.
Jeszcze ten. To było ładne. To była ładna akcja. To była naprawdę ładna akcja, szczerze mówiąc, muszę przyznać. Kurde. Kurczę, nie mam dzisiaj gry. Totalnie. Naprawdę. O, patrzcie na to. Tylko szkoda, ale kula zostaje w ogóle w głowie, czy ona leci na tego, na drugą stronę? Szczerze mówiąc, to nie wiem. What the fuck? Dlaczego go nie trafiłem w ogóle? Aż dziwne. No nie! Nie! Tak się bawić nie będziemy. Nie, muszę się nauczyć wreszcie grać, Boże. Nie ma tak łatwo, teraz ci nie daruję. Muszę się skilla nauczyć. Tak, myślę, że tak łatwo mi się nie podziurawisz, powodzenia życzę. Tam ktoś jest, czy nikogo nie ma? Tam jest ktoś. Tak, ale żeś się skrył. Nie, byłeś nie do trafienia, naprawdę. Byłeś naprawdę nie do trafienia. Ty też. I ty chyba też będziesz nie do trafienia, no. Tak, żeś się skrył, że po prostu ma tak mała powierzchnia twojego ciała wystała, że po prostu tylko snajper mógł cię ściągnąć. Dobra, pieprzy już bzdury, Jezus Maria, co jest ze mną? Dobra, teraz musimy znaleźć jakieś pankillersy, bo tak to raczej nie dam rady. Mam nadzieję, że ten materiał nie będzie długi. Mam nadzieję przynajmniej. Bardzo mądrze dzisiaj gadam, naprawdę. Sorry, że gadam tak od rzeczy, ale po prostu jakoś dziwny nastrój mam dzisiaj. Bez sensu, naprawdę. You're Max Payne. I thought he was fucking Max Payne. Confusing, huh? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up, and DeMarco might have a change of conscience, huh? Might grant you one last reprieve. Ain't no reprieve. Oh, kurde. Otherwise, I don't even know who he is. I'm gonna kill him. Reed. Nie mówcie, że go zabiję. Już myślałem, że go zabiją. Jezu, ja myślałem, że to potoczy się tak, że Max go zdradzi. Aż to dziwne właśnie było. No nie mówcie, teraz strzelam z tego. Z grobowca, no po prostu, ale akcja. Jeszcze jeden, gdzie on był jeszcze? Kurde. Fuck! Skąd? Nie mam pojęcia skąd. To jest, tam jest. Nie widziałem, gdzie jest, cholera. No, za krzaki się schował i nie widzę. Musiałem teraz w celownik, jak się czerwony wyświetlił, to musiałem dopiero wtedy strzelać. Tak to nie wiedziałem. A ty, cwaniaku, myślisz, że dam się tak łatwo. Tutaj praktycznie nie można się skryć już za żadną tą. A nie, da się. Myślałem, że się nie dam. Próbowałem prawie przy każdej tej. O w mordę. Kurde, nie pomyślałem o tym, że nie mam pankillersów. Dobra, teraz zaczniemy grać ostrożnie. Oje, kula leci i trafia w cel. Proszę państwa, jakie piękne. Dobra, Pasos, uciekaj. Fuck, no skryj się, no. Shit. Zaraz będzie po mnie. Dobra, tamten zdjęty. Teraz tamtego trzeba zdjąć, bo się zbliża niebezpiecznie. Dobrze go trafiłem, bo już mi się skończyła ta amunicja. Stąd go nie trafi chyba. Ale tam widzę za to kogoś. Tam jest też ktoś.
kurde, jakie to nierealistyczne, naprawdę, trochę to nierealistyczne. Realistyką nie śmierdzi, ale dobra. Tam ktoś jest, za krzakami znowu. Jakiego headshota dostałem frajerskiego, kurde! Dobra, już mi się nie chce slow motion, tutaj już widzieliśmy wszystko. I slow motion. I owe you. Kurde, musiał nie trafić. Dobra, tamten już chyba leży. No nie, mówcie. Skryje się za tą... Jezu, jakiego nie mają cela, naprawdę, to jest masakra. Takiego samego chyba jak ja. Dobra, muszę czekać, muszę sobie wziąć jakąś lepszą broń, bo tą się praktycznie strzelać nie da. O, Uzi. To się kurna broń nazywa. Dobra, leży jeden. Po drugiej stronie jeszcze byli, ale dobra, nieważne. Tam jest jeszcze jakiś. Dobra, oberwał. Kolejne. Dobra, widzę go. Skrył się kurna w cieniu i go nie widziałem. Dobra, możemy chyba iść do środka, bo tutaj chyba coś będzie. Już tak blisko byłem! Tak blisko byłem, po prostu... Tak blisko byłem, po prostu... To jest wkurzające. Ajajaj. Dobra. Dobra. A, szybko! What the fuck? No dobra, wreszcie oberwie może. Dobra, na ślepo waliłem. O, w mordę! Ja pierdziele! Kolejny tam idzie. Idzie kolejny. Szybko chowaj się z tego. Cholera jasna, co jest z moim skillem dzisiejszym? Leżysz. O Jezu, ja w ogóle nie gram bezpiecznie. W ogóle. To jest masakra. Nie slow motion. Chociaż w sumie... Trafię go? O, trafiło się. Udało mi się jakoś trafić. Dobra, o mordę. To chyba nie był dobry pomysł. A tylko cię zauważy, frajerze. Tam jesteś. I to był ostatni, tak? Dobra, to był ostatni. No problem. Tutaj jest złota broń. Tutaj już widzę nawet. Nie można było tego normalnie przeskoczyć. Złote bronie. Dobra, mamy jednego painkillersa i chyba tutaj już będziemy kończyć? Czy jeszcze... Nie, no jeszcze nie. Holy shit. What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here, okay? Sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard quite literally on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above than below. O, w mordę. Sniper. Shit. All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Ojejejej. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Get back behind there, man. Don't let them draw you out. Dobra, udało się. Yo, cover me. No nie wierzę. O w mordę. Jest ciężko, naprawdę. No nie mówcie, że on mnie widzi nawet jak za przeszkodą stoję, no. Dobra. O kurde, to jest fajna misja, to mi się podoba. Idziemy. Mordę. Znowu.
Shit! Będzie ciężko teraz się wyratować, ponieważ snajper do nas mierzy. Ale do nas już nie mierzy, dobra, do nas nie mierzy. Dobra. Kurna, ten snajper to jest rzeczywiście jakaś ciota. Strzelać w ogóle nie umie. Kurna, widzi cel i nie strzela. Dobra, oberwał jeden. No, no, weź go na siebie, weź go na siebie, weź go na siebie, bo muszę go zestrzelić. Fuck, co za idiota. Dobra. Dokładnie. Dobra. Z lewej. Dobra, spoko. Fuck, zamknięte. Jak to z lewej? No to tutaj muszę iść, no po prostu. Czekajcie, wezmę sobie Uzi, bo to bez sensu jest ganiać z pistoletem. No tutaj też jest, no to gdzie jest lewej, no? Co? Co on mówił? Co on mówił? Że co? Nie, no tutaj nie. Nie, no tutaj też nie. Kurde, co on mówił? Co on mówił? Że co? Że gdzie mam iść? Już nie pamiętam. Osłaniam cię. A, w sensie może gdzieś tutaj? Czy gdzie? A, dobra. Jednym strzałem, proszę bardzo. Dobra, to było zbyt łatwe, szczerze mówiąc. Znaczy, było troszeczkę inaczej niż wcześniej. To muszę potwierdzić, że była naprawdę fajna teraz akcja. Fajna współpraca. Podobało mi się. I tutaj widzę, nadal będzie... A, super. Dobra, i koniec widzę. Chyba odcinka nawet, wiecie? Troszeczkę tak dziwnie się dali podpuścić, ale dobra, nieważne, już nie moja sprawa. Ważne, że odcinek mi się naprawdę podobał, bo było troszeczkę takie odejście od standardowych rozgrywek, znaczy standardowych momentów tej gry. Więc naprawdę mi się podobało. Już drugi raz chyba snajper się przejawiał poprzez serię Max Payne, przynajmniej do teraz. No i dobra, może teraz po prostu obejrzyjmy, gdzie nas prowadzą. To jest ten koleś co tego, co syna. Po prostu zabiliśmy mu. Tak. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! O, w mordę. Fuck you! You killed my son! You fucking spick! Ojej. You killed my son! Dig! Now! No, kurna, co za popierdzieleniec. Po prostu wkurzają mnie tacy ludzie. Prawie. Ja mu nie współczuję ani cholery. Sure, he had lived a bad life. But I of all people knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave. And let these goombas kill me without even getting some. Mogę się założyć, że zaciuka ich swoją łopatą. Nobody ain't gonna bury itself, dig, motherfucker! I didn't want to tell the guy there were 45 other. Aaa, mamy tutaj tego. Mamy tutaj możliwość. Czekajcie. I'm getting tired, just watch you! I teraz. Jep, wiedziałem, że tak się stanie. To było zbyt przewidywalne, naprawdę. Dobra, no to trochę Passos ucierpiał, ale nie wiedzą. O, w mordę.
Dobra, oberwał. Ale skąd oni wiedzą, że nagle, że tego, że nagle zostaliśmy, znaczy się oswobodziliśmy? Zejdź na dół, zejdź na dół, zejdź na dół, zejdź na dół! Nie! Już nie mam tego painkillersu, więc muszę się tutaj starać troszeczkę. Tutaj, tutaj będzie jeden jeszcze kolo. I on już nie żyje, aha, no dobra, super. Jeszcze lepiej. O w mordę, podchodź szybciej. Dobra, super. Fuck! No, wy... Nie no, kolo, no co ty chcesz? Przebiec, no co ty, jak jestem wychylony, jeszcze dobrze strzelam. Tutaj coś będzie, pan killers, tak, widziałem. Uratuje nas pewnie przed niechybną śmiercią niedługo. I co, tutaj nie przejdziemy. Będziemy musieli iść w tamtą stronę. Jeszcze nie użyjemy Pankillersa. Nie ma mowy. Nie ma takiej mowy. Aj się dziwnie złożył. O, módl się. Allah. Dobra, już suchary widzę w wale. Niezłe. Jestem jakimś haju albo co. Kostnica, Boże. Do gorszych miejsc już nie mogliśmy trafić. O, w mordę. Ała, ała, ała. Czy to wybuchnie? Tak, to wybuchło chyba. Ulżę ci w cierpień? Nie, nie zdążyłem, sorry. Jak to nie miałem painkillersa, no? Zużyłem chyba niechcący? Nie wiem. Kurde. Je, od tego momentu. Trochę to dziwne. Kurde, no jak ja lamię w tej misji. Sorry, ale coś mi po prostu nie idzie. Nie idzie mi dzisiaj za cholerę. Dobra, tego już... Po prostu już mam ich dosyć wszystkich. No nie! No nie! Nie! No leż, frajerze, no! Jeszcze wstanie. To było genialne, naprawdę. Jakie piękne. O w mordę. Jest! Dobra, już się naprawdę robi nudny ten odcinek, szczerze mówiąc. Z moją tą gadaniną dzisiejszy odcinek nie będzie zbyt fajny. Aż szkoda, naprawdę. Aż się zastanawiam, czy od nowa go nie nagrać, ale nie, raczej nie. Bo wtedy będę już wiedział fabułę, ja chciałbym, tak wiecie, na bieżąco, w sensie odkrywać fabułę razem z wami. No może nie razem z wami, bo nie gram na żywo, ale... kurde, czekajcie, muszę podnieść jakiś pistolet, bo tak to masakra. I czekajcie, tutaj sobie pobiegnę do tego, wezmę sobie amunicję, do tego też tutaj byli. Dwaj, on miał strzelbę. Sobie podejdę do tego. Dobra, mamy już troszeczkę więcej. I w sumie będzie pistolet lepszy, bo ja się chyba bardziej znam na pistolecie niż na innych broniach. The morgue. How appropriate. Dobra, leży. No, wyjdź, dobra. I tam coś strzeliłem, tak? To się zapaliło. I tutaj za chwilę wybuchnie, tak? I bum. Czy nie? Dobra, chyba nie. O Jezu. Nie, nie przeładowuj! Dobra, to chyba był ostatni? Aż niemożliwe. Nie, czy nie był ostatni. Raczej nie. O Jezus Maria. Nieprzyjemnie tutaj. Jezu, nie. Nie. Kurna, jeszcze SMS mi przyszedł. Po prostu super. Dawaj, Pasos, idziemy. Ty, czy to już jest koniec? Czy jeszcze nie? Bo nie wiem. Jeszcze nie. Up there. Go, go, go.
first. What a gentleman, thank you. Co za gentleman. Trochę oberwał nasz pasos. This place is about as good as any to make a stand. At least the coroner won't have to go far to go to work. I said, Paso's always had a good sense. I chyba to będzie koniec odcinka, tak mi się wydaje, tak więc może się tutaj już z wami pożegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że nie speszył on was. Bo wydaje mi się, że jest on troszeczkę gorszy. Nie, to jeszcze nie koniec. RSOS was gonna have to wait. To jeszcze nie koniec. Dobra. No, nie jest najgorsze miejsce do bronienia się, szczerze mówiąc. Jest nawet bardzo dobra. Tylko mało painkillersów. Kurna, jacy oni są hardkorzy. Po prostu... Ciężkie, ciężko, ciężko jest. No, no, dawaj. Jezu, dawaj, no wychyl ten łepek. Gdzie mam włazić niby? Aha, dobra. A, takie buty. Dobra, to musimy tam chyba wejść, tak? Jezu, jakie to głupie. Czekajcie. No nie mówcie. This was the place. If not the time to play my dirge. It came out right. Znowu troll z pianinem, nie wierzę. Jakie to zbyt fajne, naprawdę. Epicko. Epicko. Dawaj, da. Gin. Wypadnie, wypadnie. Jak wypadł, fajnie, dobra. Idziemy dalej, tak? Czy jakoś tak? A, teraz możemy stąd pasosa obranić. Nie ma tak łatwo. Ty, widzę, się zamierzasz na mnie. Dobra, i ostatni. Pas z wszystkich ich wybiłem. Frajerz, w ogóle strzelać nie umiesz. Boże, jakieś głupie motywy tu wchodzą. Strzelanina w kościele, kurde, nie wiem. To jakieś dziwne to jest, szczerze mówiąc. Ale w sumie to jest cmentarz, więc nic dziwnego. Dobra, to chyba będzie już koniec, tak mi się wydaje, bo tu widzę już zupełnie inna animacja jest. Tak więc dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że odcinek was nie speszył, jak już mówiłem, bo uważam go za troszeczkę gorszego niż poprzednie. Tak więc życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie i cześć.